Początki młyna sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Bracia Hilbertowie, którzy byli założycielami, fundatorami młyna, uruchomili przedsiębiorstwo w pobliskiej Bielawie, ale po 20 latach zakład należało rozbudować, zwiększyć jego zdolności produkcyjne, stąd decyzja o przeniesieniu go do pobliskiego Dzierżoniowa. Zakład właściwie nieustannie rozwijał się aż do lat 30. XX wieku. W drugiej połowie lat 30., tuż przed wybuchem II wojny światowej, miała miejsce jego ostatnia, taka najbardziej znacząca rozbudowa, której takim najbardziej widocznym elementem czy pamiątką jest bateria elewatorów zbożowych zlokalizowanych za młynem. To jest ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni użytkowej, która w całości, w 100% wykorzystana była właśnie w celach produkcji mąki. Młyn pracował nieprzerwanie do października 2016 roku. W 2016 roku fundacja, która przejęła młyn, zdecydowała się o zakończeniu regularnej produkcji i wyłączeniu młyna. Natomiast nie oznacza to, że młyn utracił swoją sprawność techniczną. Te urządzenia zostały zatrzymane, zakonserwowane, w jakimś sensie po prostu zahibernowane. Natomiast kiedy zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili młyn można przywrócić do ruchu. Droga zboża w młynie zaczyna się od wagi wozowej. Tutaj ustalana jest waga netto zboża, które następnie jest przyjmowane do elewatora. Za mną jest elewator przymłyński. Pojemność tego elewatora jest 6000 ton. Tutaj gromadzimy, przechowujemy, a następnie wydajemy zboże do przemiału. Zboże z elewatora trafia do czyszczarni, to jest to miejsce, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Tutaj zboże poddawane jest procesowi czyszczenia i nawilżania w przypadku, gdyby to zboże było za suche. To jest dwuetapowy proces czyszczenia ziarna. Ziarno w jak największym stopniu czystości powinno trafić do przemiału już na młyn właściwy. Znajdujemy się w budynku młyna właściwego. Tu następuje zasadniczy proces przemiału zbóż. W pomieszczeniu, gdzie obecnie się znajdujemy, to jest walcowa, tak nazywamy ten dział. Tutaj znajdują się urządzenia, które są mlewnikami młyńskimi. Na tym szkle monitorujemy ilość mlewa, które dostaje się do takiego mlewnika. W mlewniku znajdują się walce podające, jak również walce mielące. Oczywiście regulujemy docisk tego walca, czy ewentualnie ustawienie wałków młyńskich poprzez szereg regulacji, które znajdują się w tego typu urządzeniu. Znajdujemy się w pomieszczeniu odsiewaczowej młyna. To, co się przemieli na mlewnikach młyńskich na dole, jest transportowane poprzez układ podnośników. To trafia później na pracujące odsiewacze i jest tutaj na tych odsiewaczach sortowane i kierowane w inne części schematu układu technologicznego tego młyna. Ten wał, który napędzał odsiewacz, zamontowany jest mimośrodowo, tam w środku znajduje się balans równoważący ciężar skrzyni. Odsiewacz pracował w tym układzie akurat w lewą stronę, obracając się z prędkością 220 obrotów na minutę. W środku, w każdym takiej skrzyni znajdowały się po dwa działy, po dwa stosy opięć siatek czy sit młyńskich. W każdej takim stosie było po 12 ramek. W całym odsiewaczu znajdowało się 48 opięć. Takie zamienne opięcia mieliśmy tutaj w rezerwie, w gotowości, na wypadek, gdyby należało zmienić. Tak wygląda ramka, opięcie, które znajduje się w tego typu urządzeniu jak odsiewacz młyński.
Znajdujemy się w pomieszczeniach pakowni młyna, zarazem to są pomieszczenia magazynowe. Za tą drewnianą ścianą mamy te komory mączne. Były również komory otrębowe i w innej części młyna również komory mączne. Mąka później mogła być na kilka sposobów sprzedana. Pracownik podpinał worek, uruchamiał dźwignią napełnianie takiego worka. Później odczepiał worek się automatycznie, bądź tutaj pracownik odpinał klamrę, albo zawiązywał, albo zaszywał worek. Trzeba było taki worek zrzucić na ześlizgi, które tu się znajdują. Stuletnie ześlizgi, po których zjeżdżały worki z mąką. Na pewno miliony worków przejechały takimi ześlizgami. Z każdej kondygnacji można było podać worki. Tutaj mamy zakończenie ześlizgu, który widzieliśmy piętro wyżej. Jeden pracownik podawał na górze worki, drugi odbierał na samochodzie. Młyn Hilberta w Dzierżoniowie jest absolutnie wyjątkowym zabytkiem techniki na skalę nie tylko tutaj naszą regionalną, dolnośląską, ale na skalę ogólnopolską, bo bez wątpienia jest to największy zachowany młyn zbożowy zabytkowy na terenie Polski. No jest to taki obiekt, który no po prostu w 100% zachował i swoje wyposażenie, i swój pierwotny charakter, czyli tutaj wchodząc wciąż czuć, pomimo tego, że młyn nie działa, ten klimat dawnej pracy.